Szkoła, w którym strajkuje ponad 92% kadry pedagogicznej, w przedszkolach 96% ogółu pracowników pedagogicznych. W czasie strajku zgodnie z kalendarzem roku szkolnego odbywały się 3-dniowe egzaminy gimnazjalne i 3-dniowy sprawdzian ósmoklasisty. Tutaj chciałbym podkreślić, że przebiegły wszystkie egzaminy prawidłowo i bardzo serdecznie chciałbym z tego miejsca podziękować przede wszystkim dyrektorom, nauczycielom i tym, którzy pracują i tym, którzy już nie pracują w zawodzie, wszystkim tym, którzy nieodpłatnie, chciałbym podkreślić to jeszcze raz, nieodpłatnie zgodzili się usiąść w komisjach egzaminacyjnych i czuwali nad prawidłowością przebiegu egzaminu. Podkreślę to jeszcze raz, nie wojewoda, nie kurator, ale właśnie dyrektorzy i pracownicy szkół na terenie miasta Turku przeprowadzili te egzaminy i za to im bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję również pracownikom Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Turku, gdyż na nich też spoczywał ten ciężar, tak samo jak i na mnie, żeby przeprowadzić te egzaminy. Dlatego też bardzo serdecznie dziękuję, ponieważ proszę Państwa, zdajemy sobie sprawę, jaki obowiązek na nas ciąży i zdajemy sobie sprawę, jaka jest trudna sytuacja w oświacie, że nauczyciele do tego stopnia byli już zdesperowani, że podjęli taką trudną również dla nich decyzję. To trzeba też wziąć pod uwagę, że to nie była łatwa decyzja dla Państwa. Zresztą ja nie będę adwokatem tutaj nauczycieli, bo podejrzewam, że oni doskonale sobie sami poradzą ze sobą i będą potrafili zabrać głos. Natomiast miarę możliwości pojawiają się w każdej placówce oświatowej, żeby zobaczyć, jak to funkcjonuje. Nie namawiam, nie zniechęcam, ale solidaryzuję się z nauczycielami, ponieważ uważam, że jeżeli podnosi się takie tematy, że jedna grupa zawodowa może dostać, to w tym momencie następuje efekt domina. I ten efekt domina pokazuje, że jeżeli jedni dostają, to dlaczego drudzy mają nie dostać? Przecież wszyscy tak naprawdę wiemy, że nie ma nigdy takich wystarczających środków finansowych, żeby można było sobie spokojnie gdzieś tutaj poradzić. Zresztą Państwo doskonale tutaj wiecie, ile nauczyciele zarabiają. Nie chcę się już odnosić do różnego rodzaju działań propagandowych, do tych hejterskich zachowań. Ja bym tylko apelował do polityków, czy to ogólnokrajowych, czy lokalnych, naprawdę zachowajmy powściągliwość, bo z tego strajku nikt nie będzie wygrany. Żeby była pełna jasność. Tu nie będzie wygrany. I to jest największy problem, na który chciałbym zwrócić uwagę. Bo nauczyciele chcą pracować, ale chcą pracować w taki sposób, żeby to było godne. Druga rzecz, która też w pewnym sensie pewnie by miała wpływ na tą sytuację, to ja mogę powiedzieć, że 11 kwietnia uczestniczyłem w samorządowej debacie oświatowej, która była poświęcona finansowaniu oświaty w Warszawie. I tu jest punkt, który akurat jest bardzo istotny dla nas jako dla samorządu, ponieważ Szanowni Państwo, to jak reforma oświaty demoluje budżety samorządów, można się było przekonać właśnie na tej debacie. Pamiętajcie Państwo, że nam wystarcza subwencji oświatowej na około 50% wydatków na oświatę. Kolejne 50% musimy znaleźć w budżecie miasta. W budżecie miasta, czyli czyj? Czyli w budżecie wszystkich mieszkańców. Gdyby system finansowania oświaty był inaczej skonstruowany, to w tym momencie byśmy rzeczywiście mogli sobie więcej jako miasto pozwolić na wykonanie różnych innych inwestycji. Ale jeżeli się przerzuca cały czas odpowiedzialność, przerzuca się po prostu finansowanie na samorządy, to niestety nigdy nie będzie dobrze i w pewnym sensie uznaję naszych nauczycieli jako ambasadorów naszych, którzy w tym momencie też stoją po stronie samorządu, bo to są też pieniądze publiczne, które można by było wydatkować na coś innego. No, jeśli chodzi o działalność pana burmistrza, bo tak naprawdę to ta interpelacja dotyczy działalności pana burmistrza, a mianowicie pojawieniu się na tym proteście w rynku razem z nauczycielami. A tak a propos, zanim jeszcze do niej dojdę, to chciałbym też prosić szanownych nauczycieli o to, żeby swoje emocje też trzymać na wodzy i być powściągliwym, ponieważ moje doświadczenia jako osoby, która nie strajkuje, bo też jestem nauczycielem i nie strajkuję, są dosyć bolesne. Na przykład u mnie w szkole wyniesiono krzesła z pokoju, niektórzy koledzy rąk mi nie podają. Czytam czasami na internecie niezbyt miłe słowa, które są, ja odczytuję, że też są skierowane do mnie.
I z tego powodu no, mi też jest przykro, a tutaj padały ze strony pana burmistrza, że dzięki tym nauczycielom, którzy nie strajkują, no, mogły zostać przeprowadzane tak bardzo ważne egzaminy dla uczniów. I chciałbym, żeby nie zapominać też przy tej okazji słusznych postulatów, bo o tych postulatach mówi się od bardzo dawna. Ja przynajmniej o nich mówię, bo chcę przypomnieć, że kiedyś, i to prosto w oczy panu staroście i też w obecności, zdaje się, pana burmistrza, panu staroście Senko, przypomniałem o tym, że zabrał nam dodatek mieszkaniowy, wypowiedział układ zbiorowy. Te elementy kiedyś tam już się działy. Ja sobie nie przypominam, żebyśmy my wtedy tutaj podejmowali tak bardzo mocne protesty ze strony związkowców, żeby odbywały się strajki. Pamiętam bardzo dobrze, kiedy podejmowałem pracę w szkole, że płacono mi za egzaminy maturalne. W pewnym momencie przestano to robić i nie przypominam sobie, żeby związkowcy wtedy strajkowali, żeby jakikolwiek nauczyciel odezwał się wtedy, bo ja tutaj pomijam jeden rząd, drugi rząd, trzeci rząd. Żaden z tych rządów, które były, nie... Panie Przewodniczący, bo ja bym chciał skończyć moją wypowiedź i później myślę, że będzie okazja. Nie przypominam sobie, żeby nauczyciele wtedy podejmowali akcje strajkowe, a ja swoim kolegom i także związkowcom bardzo wyraźnie mówiłem o tym, że jest też na to czas. Przypominam sobie, że dokładano nam godziny karciane, a nie przypominam sobie, żeby wtedy były tak bardzo mocne protesty. Przypominam sobie, że nauczyciel w którymś momencie musiał pracować do 67 roku życia, bo taki był element, pewne rządy, bo żeby już tutaj nie nakreślać w sposób polityczny tego naszego spotkania, pewne rządy wprowadziły barierę wieku emerytalnego. I też sobie nie przypominam wtedy strajku nauczycieli i protestu w tamtą stronę. Natomiast teraz, kiedy rząd w jednym roku robi rewaloryzację, później 5% podwyżka, kolejna 5% podwyżka, od września ma być 10% podwyżki, tak bardzo mocne następują protesty. I chciałbym, żeby te emocje, rzeczywiście one no, gdzieś zostały wyciszone, żebyśmy nawzajem siebie nie obrażali, bo my za chwilę będziemy musieli wrócić do naszych pokojów nauczycielskich, które zapełnią się już krzesełkami, mam nadzieję, i usiądziemy wtedy wszyscy razem i możemy patrzeć na siebie gdzieś jakąś tam, nie wiem, pobudowaną w sposób sztuczny, nieraz nienawiścią jeden do drugiego. A po co? Pytanie do pana burmistrza w związku z działalnością pana burmistrza. Panie burmistrzu, wziął pan udział w tym proteście nauczycieli w rynku naszego miasta i chciałem zapytać, czym ten protest, czym ten udział pana był podyktowany? Pytał się pan, czym był podyktowany mój udział w proteście. Powiem krótko. Przyzwoitością. Mam dwójkę dzieci, zresztą powiedziałem to na tym spotkaniu. I będąc burmistrzem miasta Turku, też jestem ojcem tego miasta. I powiedziałem w pierwszym zdaniu, że jestem szczęśliwym ojcem nieszczęśliwego dziecka, które jest w 8 klasie. Dlaczego nieszczęśliwe? Bo wprowadzona została reforma bez żadnego przygotowania. I to jest taki właśnie dla mnie lekcja na przyszłość, dla nas wszystkich powinna być, polityków aspirujących do różnych stanowisk społecznych, że nie zawsze to, co się pisze w programie wyborczym, trzeba realizować nawet po trupach. Trzeba zobaczyć, że, czy jak się mierzy siły na zamiary i czy rzeczywiście tego społeczeństwo oczekuje. Bo to, że ktoś powiedział, bo obiecaliśmy mieszkańcom, że będziemy zmieniać, będziemy robić reformę oświaty, to nie znaczy, że ci mieszkańcy tego chcą. Efekty właśnie tej waszej zmiany, reformy oświaty. Ja tam całą tam okazję cierpliwy byłem, byliśmy w koalicji. Nawet pół słowa się nie zająknąłem na temat tego, co było robione, obserwując tak na marginesie, jak musimy sobie z tym problemem poradzić, żeby jak najmniej poszarpana turkowska oświata z tego wyszła. Wprowadzając 5 szkół podstawowych, byśmy musieli ile osób zwolnić.
jak można wprowadzać reformę oświaty w takim niżu demograficznym, jak jest teraz? Przecież to jest rzecz niepojęta. W innych krajach, jak się robi reformę, to jest tak zwany okres przejściowy. A nie, w ciągu kadencji musimy to zrobić, żeby tylko zrobić, żebyśmy mogli odhaczyć, zrobiliśmy zmianę reformy. Bo ja mam takie proste pytanie do Pana w tym momencie. Czy uważa Pan, że nauczyciele zarabiają wystarczająco? Ja już odpowiedziałem na to pytanie. Jestem zgłoszony. To takie bym prosił powiedzieć. Czy uważa Pan, że nauczyciele wystarczająco zarabiają? I potem będę miał, zależy Pan odpowiedzi, będę miał dalsze, kontynuować możemy tą dyskusję. Natomiast, Szanowni Państwo, ze strony samorządu miasta Turku od wielu, wielu lat jest robione wszystko, co jest możliwe, po prostu, żeby pomóc po prostu w oświacie. Ja też odnosząc się do wypowiedzi Pana Wiceprzewodniczącego, chciałbym tylko powiedzieć, właśnie Pan mówi, że nie przypomina sobie, że protestował jeden, drugi, trzeci raz, nie przypomina Pan sobie, że podnosił Pan właśnie pewne postulaty, a ja chciałbym Panu przypomnieć, że Pan od wielu, wielu lat pobiera dietę i to nie mało. Ja się nie dziwię, że niektóre grupy zawodowe są sfrustrowane, ale zaraz do tego dojdę. Chciałbym tylko się odnieść do tego, co również Pan Burmistrz wspominał odnośnie udziału w drugiej samorządowej debacie oświatowej. Tam padły pewne liczby. Pan Burmistrz prawdopodobnie przez przyzwoitość też o tych liczbach nie wspominał, ale ja powiem, że za tą właśnie bezkosztową reformę edukacji, bezkosztową oczywiście w cudzysłowie, samorządy zapłaciły 6,6 miliarda złotych. Tak się szacuje. I to są pieniądze, które musiały wyłożyć samorządy, a które mogły zostać przeznaczone chociażby na nasze lokalne inwestycje. Powiem więcej, cała luka oświatowa obecnie wynosi 22 miliardy złotych. Tyle samorządy dopłacają łącznie do systemu edukacji w Polsce. Ale przed wyborami okazuje się, że pieniądze mogą się znaleźć na różne obietnice. I szacuje się, że między innymi obietnice przedwyborcze czy wyborcze, jakkolwiek to zwać, mogą nas kosztować około 40 miliardów złotych. Ja się nie dziwię, że ludzie są sfrustrowani, że Państwo nauczyciele, zresztą nie tylko, że inne grupy zawodowe już podnoszą, że to, że szykują się do protestów, między innymi wspomniani pracownicy socjalni. Szanowni Państwo, wykształceni, ciężko pracujący ludzie, którzy na co dzień obsługują swoich podopiecznych i widzą, że często ich podopieczni dostają więcej pieniędzy niż oni za swoją własną ciężką pracę. Ja się nie dziwię, że prędzej czy później po prostu ludziom puszczają nerwy. Służba cywilna, wspomnieni również samorządowcy, pracownicy samorządowi. Wiem, jaka to jest duża presja. I umówmy się, mówi się o tych pieniądzach, ale doskonale każdy, kto zna sprawę, wie, że forma strajku nie pozwala na nic innego, tylko strajkować akurat w tym zakresie, czyli o warunki pracy bądź pensje. I to jest zgoda. Pensja się należy, czy 1000 złotych, czy innej mogą, czy więcej, czy mniej mogą być, różne zdania. Według mnie, trawestując słynne powiedzenie, te pieniądze się Państwu po prostu należą, bo to jest tak ważny zawód, że pieniądze, które teraz są, tak naprawdę są warte każdych pieniędzy i uważam, że ten 1000 złotych, czy tam ileś set złotych na rękę, to jest naprawdę ważna sprawa w tym przypadku. Ale chciałem powiedzieć jeszcze o czymś ważniejszym. Powiedziałeś, Darek, że ty nie widziałeś nauczycieli, żeby wcześniej strajkowali, nie upominali się o inne sprawy pozapieniężne. Nieprawda. Ta dyskusja w gronie nauczycieli toczy się od dawna. To nieprawda. Były przecież protesty, również przez ZNP organizowane niemałe, przeciw, proszę się Boże, reformie pani naszej minister edukacji. Całkiem niedawno, chyba w ubiegłym roku, jeśli dobrze pamiętam, na jesieni, bardzo duże protesty. Protestowali sami rodzice przeciwko reformom, przeciwko tym, jak funkcjonuje cały nasz system edukacji i to naprawdę nie od dzisiaj się dzieje. To, że to się teraz, dzieje teraz, to jest suma naprawdę wielu, wielu lat. Nie tylko tego rządu, również poprzednich rządów, również poprzednich ministrów edukacji, czy całego systemu edukacji, w którą stronę on zmierzał. Po prostu teraz przelała się, podejrzewam, pewna czara goryczy, która narastała od wielu, wielu lat. A do tego wszystkiego doszło traktowanie nauczycieli, które się dzieje teraz,
akurat konkretnie przez ten rząd i ja się wcale temu nie dziwię, że teraz to wybuchnęło. Ja powiedziałem, że jestem smutny, bo widzę Państwa miny, jakby domyślam się, jakie to jest, wiem, jakie to jest męczące i stresujące, ale jestem jeszcze smutny z jednego względu. Ja jestem również dzieckiem, jestem również rodzicem dziecka, które od września idzie do szkoły. I moje dziecko, taką decyzję podjąłem ja z żoną, nauczycielką, którzy jakby znamy ten system od środka. Moje dziecko będziemy uczyć sami w domu póki co. Taką podjęliśmy decyzję, ponieważ doszliśmy do wniosku, że ten system w tej formie jest niewydolny i jego trzeba zmienić. Pierwszym krokiem koniecznym jest podwyżka nauczycieli, bo żaden pracownik nie będzie dobrze pracował za marne pieniądze. A nauczyciele plus lekarze uważam, to są dwie grupy zawodowe, jedne z najważniejszych po prostu w państwie, o których zawsze i wszędzie powinniśmy myśleć na pierwszym miejscu. Jeszcze na pierwszych sesjach był temat pracownic przedszkola numer 4, które prosiły o podwyższenie wynagrodzenia, zmianę stanowiska pracy. Usłyszałem wtedy, że jest to niemożliwe, żebym się nie wtrącał, wręcz powiedziano mi, żebym się nie wtrącał, bo nie jestem w tej komisji, co zrobiło mi się bardzo szybko, bo jako radny wydaje mi się, że powinienem interesować wszystkie tematy. Chciałem zapytać pani kierownik, czy ten ponadzakładowy układ zbiorowy został już podpisany i czy myślicie coś w tym kierunku, żeby tym paniom pomóc? One również mało zarabiają, a jeśli chodzi tutaj o deklarację, którą pan burmistrz skierował do pana wiceprzewodniczącego, ja jako związkowiec Związku Zawodowego Solidarność również uważam, że nauczyciele zarabiają za mało i mają prawo do tego, żeby walczyć. Jestem również z wami. Dziękuję. Tutaj zapisanych kilka tych spraw, do których chciałbym się odnieść. Najpierw odniosę się do tych słów pana burmistrza, który powiedział, że nie powinienem jako katecheta angażować się w działania polityczne. Otóż, panie burmistrzu, tak tylko na szybko sięgnąłem do internetu i zresztą wiedziałem o tym wcześniej, tylko chciałem mieć konkretną podstawę cytatu. Czytam u Jana Pawła II. Należy zatem prowadzić działalność polityczną w duchu służby. Mój poprzednik, Paweł VI, słusznie stwierdził, że polityka jest trudnym sposobem wykonywania chrześcijańskiego obowiązku służby drugim. I to są odpowiednie dokumenty soborowe, Gaudium et Spes i Octogesima Adveniens. Także, no, jeśli pan burmistrz będzie chciał w tym zakresie podjąć jakąś dyskusję, to jestem tutaj otwarty, ale myślę, że to nie jest czas też tutaj na to. Dalej, ważna sprawa, która dotyczy tego mojego wpisu z demotywatorów, który pan burmistrz w sposób niepełny oczywiście manipulatorski zacytował, bo zacytował tylko zdjęcie, które w tym poście i w tym demotywatorze jest. Natomiast dalej było napisane tak. Na zdjęciu tylko świnie pilnują na egzaminie. Nie ja to pisałem, oczywiście nie w naszych szkołach, to było tutaj gdzieś w szkole w Polsce. I ocena tego, a tymczasem przed poniedziałkowym egzaminem ośmioklasistów. Taki wpis. Przesłanie do tych pedagogów, którzy przyjdą na egzamin i umożliwią dzieciom jego napisanie. Bardzo dobra lekcja dla młodzieży o wartościach reprezentowanych przez ich nauczycieli i ich poziomie. Nic dodać, nic ująć. Tego już pan burmistrz nie zacytował. Taki był mój post w internecie. O innych przez kulturę i życzliwość nie będę tutaj wspominał, bo też takie mam i mogę podawać przykłady. Dalej, jeśli chodzi o tą zwyżkę budżetową, ja no tutaj byśmy musieli sięgnąć i dopytać się u pani skarbnik, ale odkąd pamiętam, odkąd kiedy zostałem samorządowcem, to stosunek budżetu subwencji do budżetu, który dokłada samorząd, mniej więcej zawsze był 50-50. Mniej więcej. Ja tutaj w szczegóły nie będę wchodził, bardziej kompetentna jest pani skarbnik i tu, jeżeli oczywiście ma pani takie dane, to nawet dobrze by było je udostępnić i chętnie posłuchamy.
Być może, że rzeczywiście jakieś koszty także i w naszym mieście są wyższe, ale to myślę, że potrzeba konkretnych i wyliczonych danych. Ale tak jak mówię, odkąd pamiętam, mniej więcej zawsze stosunek subwencji do tych środków, które dokłada samorząd, także za burmistrza Czapli, kształtował się 50-50. Jeśli chodzi tutaj, Maćku, do ciebie, bo mówiłeś, że nauczyciele protestowali, pewnie, że protestowali, ja sam też protestowałem, pamiętam. Natomiast nigdy nie było strajku. Nigdy nie było odejścia, bo nie można. Ja mówię, przepraszam, odkąd ja pracuję, nie było. Pracuję 14 lat. Pracuję 14 lat. Natomiast ja mówiłem o konkretnych, szanowni państwo, mówiłem o konkretnych działaniach poprzednich rządów, w których nauczyciele albo się w ogóle nie odzywali, albo bardzo niedużo. A także my tutaj mamy swoje problemy na poziomie samorządów, zarówno powiatowego, jak i miejskiego. I też nauczyciele przy tej okazji strajku mogliby zabrać głos w sprawach, które jakby nas tutaj trapią. I to moi koledzy, nawet strajkujący, zauważają i no, do dyrektora jakby nie idą z tymi problemami, z którymi my się ścieramy. I ja mam takie wrażenie, że po prostu no, grupa zawodowa dzieci stała się takim młotkiem w ręku polityków, którzy mają teraz kampanię wyborczą i wykorzystali naszą grupę zawodową do tego, ażeby wszcząć protest. Oczywiście to jest moja opinia, nie musicie się z nią zgadzać. Ja za nią biorę odpowiedzialność. Natomiast pan burmistrz powiedział, że troszczy się o budżet tutaj nasz wspólny i dlatego no, jakby o te środki trzeba wspólnie się troszczyć i się z tym zgadzam. Zresztą po słowach, które zacytowałem zarówno Jana Pawła II, jak i Pawła VI, trzeba roztropnie troszczyć się o dobro wspólne. Roztropnie. Ale przecież ten budżet, zarówno samorządowy, to są nasze pieniądze podatników, ale ten państwowy jest także, to są pieniądze także podatników, to są także nasze pieniądze. I ten, kto stoi na czele tego rządu, czyli pan premier, tak jak burmistrz stoi na czele samorządu, powinien roztropnie o ten budżet się troszczyć. I te nasze podatki i w duchu troski o dobro wspólne, zarówno pan burmistrz, jak i premier, pilnują budżetu, by dać na co jest stać. To przed chwilą powiedział pan burmistrz Kurzawa. Dać na co stać. Przed chwileczką. I państwo wtedy nie buczycie i nie kłuczycie, ani nie klaszczecie, nie wiem, no bo to trzeba pochwalić, albo nie pochwalić. Ale pan... Ja bardzo proszę o spokój, będziecie mieli państwo okazję wypowiedzieć się. Bardzo proszę. Także chcę bardzo mocno powiedzieć i tutaj też wybrzmiało to moje stwierdzenie we wcześniejszej mojej wypowiedzi i przewodniczący pan Borowski mi przeszkadzał, że kiedy mówiłem, tak, przerywałeś mi Paweł, wtedy bardzo proszę do rzeczy, o tym, że ten 1000 zł to jest za mało. Mówiłem tak czy nie? Szanowni państwo. I na tym skończę swoją wypowiedź. Dziękuję bardzo. Nadal nie usłyszałem po prostu odpowiedzi pana przewodniczącego, czy te zarobki są wystarczające. Pan powiedział, że niby za mało 1000 zł. No to proszę mi odpowiedzieć w takim razie, co pan w tym momencie robi, żeby było lepiej dla nauczycieli. Bo wracając do tych postów internetowych, które pan zamieszcza, tego demotywatora. Który? Jeden, cały czas, który tutaj jest cytowany. Prosta rzecz. Jeszcze nie znalazłem posta, weżyłem już który, nie znalazłem posta, który pan by nie potępiał, panie przewodniczący, nauczycieli. Bo samo stwierdzenie takie, że są nauczyciele, którzy w taki sposób postępują, to generalnie jaka była tego intencja? No intencja była prosta. Oczernić nauczycieli, że blokują przeprowadzenie egzaminu. No nie z ich roka, tutaj nie ma co na tym dużo debatować. Tak to wygląda. Bo nie zamieścił pan posta na przykład w tym momencie, że rzeczywiście, że słuszne są postulaty nauczycieli, że 1000 zł to za mało. Nie znalazłem tego. To jest jedna rzecz. A druga rzecz to już krótko. Ja powiem tak, ja mówię o przepisach, a nie o encyklikach papieskich. Elżbieta Kaczanowska, prezes Związku Nauczycielskiego Nauczycielstwa Polskiego, oddział Turek Miasta.
Jesteśmy tu, tak jak nas widzicie, bo zależy nam na oświacie w mieście. Strajkujemy, bo zależy nam na oświacie w Polsce. I to jest nasz cel. Tak jak tu jeden z panów powiedział, strajk musi zacząć się od płac i przechodzi w pozostałe inne postulaty. I taki się też teraz, w taki się przerodził nasz strajk. Strajkujemy już teraz po to, żebyśmy mogli godnie żyć i godnie pracować, godnie reprezentować ten zawód. Wiele spraw panowie tu poruszyli. Odniosę się najpierw do wypowiedzi pana Jasaka, bo mnie to niesamowicie poruszyło. Prezesem jestem 9 rok i pamiętam, wszystko jedno, jaki jest ten rząd. Zielony, pomarańczowy, różowy. Jednakowo związek i nie tylko, czasem jeden i drugi. Jeździliśmy na Warszawę po wiele razy i nieprawdą jest, że nie przeciwstawialiśmy się rządom poprzednim. Strajk odbył się. Było nas wtedy mało z prostego powodu, bo może nie mieliśmy jeszcze wtedy takiej odwagi. Ale dzisiaj odwagę mają wszyscy nauczyciele. I ci związkowi, i niezwiązkowi, i uczący, i sprzątający, i woźni, i kucharki. Wszyscy mamy nareszcie odwagę. Nie wiem, co się zadziało, co zrobił ten rząd. Proszę sobie odpowiedzieć, bo ja nie jestem od analizowania ich działania. Co zrobił ten rząd, że wszyscy stanęliśmy murem? Jest nas niezła masa. Pewnie, że nie wszyscy. Tak jak w Turku plus minus 400 nauczycieli, pracowników obsługi strajkuje, nie strajkuje, powiedzmy, po kilka osób uczących katechezy. Porównajcie sobie państwo, jak to procentowo wygląda. Jaki to jest procent tych, którzy wiedzą, co mają robić i tych trochę niepewnych. Rozumiem tych, którzy, gdzie jest dwóch nauczycieli i być może nie starczy im na życie, że jeden z nich mówi, słuchajcie, muszę zawiesić strajk, bo po prostu nie będziemy mieli za co żyć. Ale nie rozumiem tych i tu, z całym szacunkiem do katechetów, tylko proszę mi odpowiedzieć, kto płaci katechetom? Płaci ten sam dyrektor, co nam, tak? No więc myślę, że gdyby uczciwość nas wszystkich jakoś nas objęła, to wszyscy byśmy do tego strajku podeszli jednakowo, bo z tego samego woreczka pieniążki bierzemy. Następna sprawa. Egzaminy. Proszę państwa, podstawa programowa gimnazjalna była opracowana na 3 lata i w ciągu 3 lat obowiązkiem nauczyciela jest wykonać podstawę programową. W klasach trzecich podstawa programowa musi być zrealizowana do egzaminu. Dzieci nie poniosły tu w trzecich klasach żadnej szkody. 100% podstawy było wykonane i nauczyciele podpisywali specjalne listy, na których wykazaliśmy, że jest to wykonane. To samo w klasach ósmych. Podstawa programowa została zrealizowana. W pozostałych klasach są jeszcze kolejne lata od 6 do 8 na wykonanie podstawy programowej. My tego dokonamy, bo my jesteśmy porządnymi ludźmi, znającymi swoją wartość i swoje obowiązki. Dni wolne od nauki. Te, kiedy były egzaminy klas trzecich gimnazjalnych, pozostałe klasy i uczniowie mieli wolne. Gdy były egzaminy klas ósmych, uczniowie pozostali mieli wolne. Więc nasze strajki nie zabrały dzieciom dni nauki. Dzisiaj jest strajk, jutro jest strajk, we wtorek będzie strajk. To są dni wolne dla dzieci, ale my jesteśmy w swoich placówkach. Nie robimy krzywdy dzieciom. Nie wiem, co postanowią szkoły średnie. Jak mnie słuchają, to proszę o wytrwanie, bo to jest jedyny ratunek, my ich wspieramy. Problem był z przedszkolami. Rozumiem, że w niektórych przedszkolach panie z obsługi poddały się, bo po prostu dzieci przychodzące do przedszkoli trzeba nakarmić. Rozumiemy, że odstąpiły od strajku, bo tak po prostu trzeba.
termin strajku. Ja proszę pomyśleć, może zechcecie Państwo wziąć urlop i w czasie swojego urlopu strajkować, bo tak się nam proponuje, że oto strajkujcie wakacje. Przecież nam się urlop też należy, prawda? Kto pracował w szkole, to dokładnie wie, że nie zamykamy biurek 24 czerwca i otwieramy je 1 września. To jest po prostu niemożliwe. Z racji tego, że nie zostawiamy swoich dyrektorów samych sobie i z racji tego, że w szkołach nic się samo nie dzieje. Dzieje się wszystko z naszym udziałem. Odnośnie strajku, jeszcze wrócę, tak chaotycznie popisałam, ale w zależności od tego, jak temat przebiegał. Odnośnie zapłaty za strajk. Liczymy na nią bardzo. Mam pismo do pana burmistrza, żeby te środki zachować na naszych kontach, na kontach poszczególnych szkół. Ale wyobraźcie sobie państwo, że przystępując do strajku mieliśmy świadomość, że stracimy pieniądze. Bardzo na nie liczymy. Ale nie pozabijamy się z tego powodu, że nam zostanie to odciągnięte. Mam wrażenie, że tak jak ktoś, kto płaci alimenty, jemu odciąga się tylko jedną część pensji, tak myślę, że nam też pozostanie choć 1/3. I to, o czym się ciągle mówi, że to ZNP, że to broniarz, że nauczyciele są zmanipulowani, że nauczyciele są zgwałceni przez uszy, jak to mówi Gombrowicz, i dlatego przystąpili do strajku. Ja, proszę państwa, do strajku z nas przystąpił każdy z własnej woli. Ilu mógł broniarz nakazać? Tylko związkowcom, i to nie wszystkim, bo w związku z ZNP też są ludzie, którzy mają własny rozum. My nauczyciele jesteśmy ludźmi rozumnymi, wiemy co robimy, każdy z nas stanowi o sobie i myślę, że dlatego oddajecie nam swoje dzieci pod opiekę. Dziękuję. Izabela Matusiak, jestem przedstawicielem szkoły podstawowej numer 5. Jesteśmy tutaj takim gronem dosyć licznym. My się, proszę państwa, wszyscy różnimy ze sobą, również politycznie. Mamy różne zdania na temat gimnazjum, na temat liceum, ale wszyscy jesteśmy nauczycielami. A pan broniarz, tak sobie myślę, nie jest żadną osobą porywającą, charyzmatyczną. Nie porwał nas przez tyle lat. Nam po prostu chodzi o sprawy nauczycielskie. I to jest fakt, którego nie da się w żaden sposób podważyć. Mówimy o naszych dzieciach. Zacznę od takiej sprawy, która dotyczy pracowników obsługi. Rad nauczycieli zostawię na koniec. Dajecie państwo wszyscy swoje największe skarby do szkoły, do przedszkola. Dzieci chorują. W przedszkolu, w szkole musi być czysto. To jest podstawa. To nie jest tak, że pani sprzątaczka przyjdzie, wytrze biurko, wytrze komputer. Ona myje duże powierzchnie, myje je kilka razy dziennie. Te panie naprawdę są non-stop w bardzo ciężkich, trudnych warunkach i naprawdę pracują. Po co? Po to, aby dzieci miały czysto. I to jest, myślę, bardzo ważne, jeżeli oceniamy pracę pani sprzątającej w każdym zawodzie. Zwróćmy uwagę, dajmy ten plus tu, gdzie ta pani pracuje w szkole, bo szkoła jest jednak dla naszych uczniów, dla naszych dzieci. Jeżeli nam zależy na tych dzieciach, dajmy ten plus, spójrzmy przychylnie. A my nauczyciele, co możemy powiedzieć? Zaczął pan burmistrz o hejcie, powiedział, że się nie będzie na ten temat wypowiadał. Ale mówią o nas nie tylko hejterzy. Mówią osoby, które, no cóż, zajmują bardzo wysokie stanowiska. Są osobami publicznymi i mówią różnie. Hejter powie tak, bardzo mi się to podobało, też bym strajkował, ale mi nie stać. O innych rzeczach powiem później. No w porządku. Natomiast pan na stanowisku powiedział tak. Wy macie misję. Mamy. I teraz proszę państwa, my strajkujemy, ale nas nie stać. Ale my mamy misję. A ta misja nie jest tu i teraz. Przepraszam wszystkich państwa, którzy mają dzieci, które są w 8 klasie.
przepraszam wszystkich, którzy mają przedszkolaków, którzy mają maturzystów. My wiemy, jak jest trudno. Jesteśmy wychowawcami. Oddajemy nasze klasy, które piszą egzaminy. Jest nam naprawdę trudno, ale my mamy misję. I co ta misja nam każe? Nie każe nam siedzieć i czekać, bo czekaliśmy, czekaliśmy, czekaliśmy. Ta misja każe nam po prostu stać i powiedzieć dość. Bo co będzie za 15 lat? Co będzie za 20 lat? Moja córka kilka lat temu zdawała na studia, zdawała na psychologię, 8 osób na jedno miejsce. A tymczasem na pedagogikę 0,8. Ale dlaczego? Bardzo ciekawy kierunek. Czy dlatego, że idą tam osoby, które no ledwo zdały maturę? Niekoniecznie. Po prostu nie jest to intratny zawód. Nie są to intratne studia. Rodzice, którzy wysyłają swoje dzieci na uczelnie wyższe, też mają inne aspiracje. No przecież nie będziesz uczyła w szkole. Nie będziesz nauczycielem. Proszę Państwa, kto będzie uczył w tej szkole? Kto będzie uczył w tej szkole? My mamy misję. Nie stać nas na strajk. Ale strajkujemy. Tego nam każe właśnie poczucie takiego patriotyzmu. Ja już to nazwę górnolotni, chociaż tutaj górnolotne słowa miały nie padać, ale my musimy myśleć o przyszłości. Kto te dzieci będzie wychowywał? I jeszcze jedna rzecz, hejterzy piszą, idźcie do pracy tam, 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 podsyłają nam różne pomysły, trzyzmianowe. Świetnie. Proszę Państwa, my pójdziemy. Może niekoniecznie tam, gdzie nam wskazują hejterzy, ale może pójdziemy, nasi świetni matematycy może pójdą do banków, może pójdziemy zasiadać w radach nadzorczych, może otworzymy prywatną działalność, prywatną szkołę, przedszkole, stać nas. Jesteśmy kreatywni. Szkoła nas tak wyćwiczyła, że potrafimy wiele rzeczy zrobić, się uelastycznić. Pójdziemy, proszę Państwa, ale kto przyjdzie do szkół? Kto przyjdzie? Przyjdą ci hejterzy? Przyjdą inne osoby i nas zastąpią? Chcecie Państwo tego? Dlaczego Wy nie krzyczycie? Dlaczego my obraliśmy taką formę protestu, jaką obraliśmy? I zaraz też o niej powiem. Dlaczego my protestujemy? A dlaczego Państwo tak mało? Dlaczego tak mało? Brakuje nam tego poparcia. Bardzo. Uważam, że całe społeczeństwo, przecież wszyscy mamy dzieci. Całe społeczeństwo powinno się opowiedzieć w tym momencie z nauczycielami i powiedzieć dość. Skończcie ten protest. Tylko proszę powiedzieć to rządzącym. Dogadajcie się z nauczycielami. Oni też tego chcą. Dogadajcie się. Znajdźcie drogę porozumienia. Jest nam to bardzo potrzebne. I myślę, że trzeba tu pnąć nogą. Prawdziwy mężczyzna czasem uderza pięścią w stół, jak to było w przepięknym filmie Trzeba żyć. A teraz forma protestu. Wiadomo, protest był zapowiadany, bardzo długo dyskutowany, strajk. Strajk jest strajk okupacyjny, po prostu strajk. Powstrzymywanie się od obowiązków. Proszę Państwa, my znamy swoje obowiązki. Chyba nikt w tym kraju nie wiedział, na czym będzie polegał strajk nauczycieli. Chyba nikt, tylko sami nauczyciele to wiedzieli. Wszyscy się dziwią. Ale strajk nauczycieli polega właśnie na tym, że odeszliśmy od tych obowiązków. Jest to dla nas bardzo bolesne. Ale prośba, zawieźcie strajk, przestańcie może strajkować na ten dzień, może na ten. No niestety podjęliśmy taką decyzję, ona jest bardzo bolesna. Jeżeli ten strajk miał się nie odbyć, jeżeli on miał trwać krócej, to dlaczego nie trwa? Czy dlatego, że nas znowu z nim lekceważono? Czy dlatego, że naprawdę ludzie nie wiedzą, na czym polega praca nauczyciela? Co to są obowiązki nauczyciela? A jeżeli ich nie wypełni, to co się wtedy stanie? Jakie są dramaty w domach? Przeżywają dzieci, przeżywają rodzice, przeżywają całe rodziny, bo to też wpływa na układy w rodzinach. Prawda? Wszyscy się z tym zgodzimy. Wszyscy będziemy poszarpani. Wszyscy. Im dłużej to trwa. Dlaczego tak z nas zeszło powietrze? No zeszło z nas powietrze dlatego, że właśnie przeczytaliśmy też w międzyczasie wiadomość w internecie, że niestety nie doszło do porozumienia. A na to liczyliśmy, dlatego byliśmy z taką dużą nadzieją, że może przyszedł koniec. Ale niestety jeszcze nie. Też zabrano nam pieniądze za strajki. Mimo, że nie opuściłyśmy tak naprawdę do końca łóżek naszych pacjentek i pacjentów. Poniosłyśmy karę. Rząd nie mógł się nigdy dogadać. Naprawdę nigdy. Także wiem, co wy czujecie, bo my czułyśmy dokładnie to samo. I żeby było weselej, to wszystko, co nam obiecywano, nawet ostatnio, nie zostało tak do końca spełnione.
wszystkie obietnice rządowe tak naprawdę spełzają zawsze na niczym. I tu nie chodzi o to, czy my jesteśmy upolitycznieni, czy nie. Czy to robi PiS, czy Platforma, czy jeszcze inna opcja polityczna. Nas się po prostu nie docenia. W służbie zdrowia doszło do tego, że nie ma pielęgniarek, położnych, lekarzy. Nie ma. Wiele szpitali powiatowych musi wstrzymywać przyjęcia pacjentów do szpitali. To samo grozi szkołom. Nie będzie nauczycieli. I wtedy rząd obudzi się z tak zwaną ręką, nie powiem gdzie, i powie, mój Boże, no tylu ich było. Gdzie oni są? A tak jak powiedziała pani Iza, będą mieli miejsca dyrektorskie, prywatne szkoły, prywatne firmy. Nauczycieli po prostu nie będzie. A ja w tym miejscu chciałabym jeszcze podziękować właśnie tym nauczycielkom, które tu są, które uczyły moje dzieci i potrafiły tak wyuczyć, że nawet moja córka jest nauczycielką. Dziękuję pani bardzo.